Witam Cię. Dzisiaj będę mówił o zgłaszaniu VAT, czyli o reklamacji klienta agencji reklamowej. I na początek myślę, że powiem taki banał, że każdy, kto prowadzi własny biznes, prędzej czy później musi zmierzyć się z niezadowolonym klientem. I taką sytuację można nazwać zgłoszeniem VAT czy reklamacją, ale na koniec chodzi o to samo, to znaczy ktoś po prostu ma zastrzeżenia do Twojej pracy. Paradoksalnie pół biedy jest, jeżeli klient ma rację, bo wtedy rozwiązanie jest bardzo proste. Starczy uderzyć się w pierś, szybko wykonać poprawki, no i być może jeszcze nawet zyskać w oczach klienta jako rzetelny kontrahent, rzetelna agencja. Natomiast dużo gorzej jest, jeżeli klient nie ma racji, albo gdy tak naprawdę do końca nie wiadomo, o co mu chodzi. No i wtedy jest problem, jak się zachować. I oczywiście nie sposób jest odpowiedzieć na to pytanie blankietowo, bo każda sytuacja jest inna i wymaga innego podejścia biznesowego. Ja dzisiaj chciałem Ci powiedzieć tylko, jak wygląda taka reklamacja z prawnego punktu widzenia, żebyś właśnie tą decyzję biznesową mógł podjąć w sposób bardziej świadomy. I podajmy sobie taki przykład. Załóżmy, że rok temu ukończyłeś dla klienta stronę firmową. Strona była naprawdę wymuskana, klient niezwykle wymagający, ty się po prostu przyłożyłeś i dlatego ostatecznie na serwerze ląduje coś, co jest naprawdę na wysokim poziomie. Klient zadowolony, wręcz za nie mówił z wrażenia, no i może mówić co? Pełen sukces. Pewnie przez dłuższy czas tak było, ale w końcu na Twojej skrzynce ląduje e-mail zatytułowany enigmatycznie reklamacja strony i z takiego e-maila dowiadujesz się, że nic nie działa, że wszystko jest popsute, a całość jest zwieńczona lakonicznym proszę to naprawić albo oddać pieniądze. W mojej praktyce ja z takimi mailami, które trafiały do moich klientów, się już spotykałem. Te cytaty, nic nie działa, wszystko jest popsute, nie jest to mój wymysł, po prostu miałem z takimi mailami do czynienia. I zawsze taka reklamacja oznacza tylko kłopoty i to przede wszystkim kłopoty z jej interpretacją, bo z takiego maila niewiele wynika. Czasami problem klienta jest bardzo prosty, być może agencja by go rozwiązała niezwykle szybko, gdyby wiedziała tak naprawdę o co chodzi. Z reklamacjami powinieneś wiedzieć, żeby się z nimi uporać, powinieneś wiedzieć trzy kwestie. Pierwsza kwestia, którą warto na samym początku zbadać, to jest przedawnienie. To znaczy sprawdź, czy roszczenie w stosunku do Ciebie się nie przedawniło. Jest to bardzo istotne, bo przy przedawnieniu możesz odmówić naprawy albo zwrotu pieniędzy. Gdyby tak się stało, wada musiałaby się ujawnić w terminie 2 lat od oddania dzieła, czyli w Twoim przypadku na przykład od umieszczenia strony internetowej na serwerze. I tutaj nie zrozumie źle, nie chodzi o to, żeby klienta na starcie odprawić z kwitkiem. Oczywiście chodzi o to, żeby pomóc klientowi i sprawę wyjaśnić, ale jeżeli to roszczenie jest przedawnione, to po pierwsze może to ostudzić temperament drugiej strony, a po drugie da Ci takie poczucie komfortu, że sprawą możesz się zająć, ale nie musisz. Więc sprawdzenie tej kwestii przedawnienia pewnie Ci da taki komfort albo taką dosyć mocną kartę w negocjacjach, co i jak zostanie na tej stronie poprawione. Druga kwestia to jest czytelność reklamacji. Z prawnego punktu widzenia reklamacja stanowi zgłoszenie VAT. To oznacza, że zamawiający zawiadamia wykonawcę o pewnych usterkach i żeby takie zawiadomienie było skuteczne, no potrzebne jest przynajmniej minimum precyzji. Nie wymagajmy oczywiście, żeby się klient znał na kwestiach technicznych, ale zgłoszenie nie może się ograniczać do takiego zarzutu, że strona nie działa, to nie działa, to mi się nie podoba. Tutaj klient powinien określić, co dokładnie jest problemem, a jeżeli nie jest w stanie
tego problemu nazwać, to powinien go przynajmniej ci pokazać, czy to na stronie, czy w inny sposób, tak abyś był w stanie go zidentyfikować. Twoją rolą nie jest domyślać się za klienta, co mu się nie podoba i do czego ma zastrzeżenia. Oczywiście powinieneś dokładnie wypytać, na czym polega problem. Jeżeli chcesz go rozwiązać, no to i widzisz, że klient nie jest w stanie tej reklamacji dobrze sformułować, powinieneś o to wypytać, spróbować zidentyfikować. Ale jeżeli napotkasz na taki nieuzasadniony opór i upór, to nie jesteś w kropce, bo nie masz obowiązku samodzielnego poszukiwania wad i ich naprawiania, jeżeli klient ich tobie nie wskazał. Tutaj inicjatywa zdecydowanie leży po stronie klienta. Twoja rola jest ograniczona tylko do pomocy klientowi w nazwaniu i zidentyfikowaniu tych wad, ale jeżeli nie ma woli współpracy z drugiej strony, to nie wystarczy, że klient wskaże problem, a ty masz go samodzielnie odszukać i naprawić. Jak mówię, inicjatywa jest po stronie klienta. I trzecia rzecz, właściwie w nawiązaniu do tego, o czym właśnie mówiłem, to jest ten obowiązek współpracy. Niezadowoleni klienci często od razu domagają się zwrotu całości lub części pieniędzy i nawet krótki kontakt z nich pokazuje, że oni nie są zainteresowani tym, żebyś tą wadę naprawił. W ich ocenie najlepiej, żebyś zrobił jedną rzecz, no, czyli po prostu przelew. To zupełnie inaczej jest uregulowane w prawie. Tutaj kodeks cywilny przewiduje, że zwrot pieniędzy, czyli dokładnie to się nazywa obniżenie ceny, taki zwrot może nastąpić wtedy, gdy wady nie usuniesz albo odmówisz jej usunięcia. I klient musi realnie umożliwić ci przeprowadzenie naprawy. Czyli w przypadku strony internetowej taką możliwość realnie uzyskasz, na przykład jeżeli klient ci udostępni dane dostępowe do serwera. Czyli bardzo ważnym jest, żebyś jasno określił, jakie dane potrzebujesz, żeby potwierdzić i usunąć wadę. Oczywiście to, że dane uzyskałeś, to nie oznacza, że zobowiązałeś się do tego, że tą wadę usuniesz. Niemniej jednak, żeby cokolwiek zbadać, żeby cokolwiek wyjaśnić, no, potrzebujesz te dane, żeby móc do tego przystąpić. Jeżeli klient nie chce w tym zakresie współpracować, nie chce danych udostępnić, to bardzo istotne jest, żebyś jednoznacznie zadeklarował taką gotowość do zbadania tej strony internetowej czy jakichkolwiek innych materiałów reklamowych i żebyś jasno wskazał, że brak udostępnienia przez klienta danych czy udostępnienia na przykład reklamy, że takie postępowanie uniemożliwia ci ich zbadanie i ewentualnie przeprowadzenie prac naprawczych. Jeżeli taką gotowość zgłosisz, jeżeli jasno zakomunikujesz, że potrzebujesz tych danych, czy potrzebujesz oglądnąć to dzieło, to takie postępowanie będzie cię chronić w przypadku sporu sądowego. I oczywiście, jak zawsze, dopilnuj tego, żeby wszystko, o czym rozmawiacie, żeby wszystkie twoje deklaracje czy deklaracje klienta, żeby znalazły potwierdzenie w korespondencji mailowej, która w razie sporu zawsze może być dowodem, jak wasze negocjacje wyglądały i jakie stanowisko w nich prezentowałeś. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam na jego bloga narodnekreatywny.pl.